Dobry wieczór wszystkim. Szanowni Państwo, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury mają już swoją wieloletnią tradycję. I są one takim wyrazem uznania dla działalności w zakresie upowszechniania kultury, ochrony naszego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale także i twórczości literackiej, artystycznej. I są one dedykowane indywidualnym osobom, ale także i instytucjom. Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę pogratulować wszystkim nominowanym, a szczególne gratulacje dla laureatów, ale o tym za chwilę. Małgorzata Kiewicz, etnografka, folklorystka, dialektolożka, popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Efekty swojej pracy publikuje w czasopismach naukowych oraz wydawnictwach książkowych. Jurorka konkursów gwarowych i przeglądów folklorystycznych. O wręczenie nagród tej kategorii poproszę pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosława Mazura i panią radną Alinę Bedrzewnię. Drodzy Państwo, pani Małgorzata Kiereś. Jest takie piękne powiedzenie, że dziedzictwo to jest wyobrażona przeszłość, którą przekazujemy wyobrażonej przyszłości. I mi się wydaje, że pani się tym zajmuje ciągle, że doskonale sobie pani to wszystko potrafi wyobrazić. Tak? Czy tak jest? Dobry wieczór pani i wszystkim, którzy dziś tutaj uczestniczycie. A w tej wielkiej uroczystości, przynajmniej po naszej stronie, jako laureatów. Wie pani, człowiek niekiedy mówi, że ma w życiu szczęście. No, moje szczęście jest takie największe, że to, co w rękach mam, jest to pióro, a to, co zdążyłam tym piórem napisać, udokumentować, w taki sposób, czy inny, lepszy, czy gorszy, ale na pewno z serca, z pasji, to przede wszystkim jest jedna rzecz, że wszystko to, co napisałam, to miałam w domu, u sąsiadów, w domu, we wsi, czyli trzeba było tylko studiów w Krakowie po to, aby ktoś jeszcze dopowiedział, że to, co masz w tym domu, to jest wartość. I dlatego jest to najpiękniejsza rzecz na świecie, że człowiek właściwie wszystko ma koło siebie, ale nie zawsze to widzi. A szczególnie jest też taka sprawa, że współczesny człowiek niekiedy może tego już nie widzi, ale nie dlatego, że nie chce, ale tylko dlatego, że już nie ma szans tego wszystkiego widzieć. Dopóki pani jest, to zobaczy. Ja to widzę. Tak, ja po prostu, moja 42-letnia praca w jednym miejscu, w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, to praca, która była moją pracą i moją wielką pasją. Pani też działa jak pogotowie ratunkowe dla mediów, bo jeżeli czegoś nie rozumiemy, bądź nie wiemy, jak to dokładnie opisać, wtedy dzwonimy właśnie do pani. I tak, zawsze jak to się do nazywa. Paulina Kupczyk. Skrzypaczka, solistka, nauczycielka śpiewu i gry na skrzypcach. Pedagog. Instruktorka ludowej gry na skrzypcach związana z zespołami regionalnymi i kapelami ludowymi z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Organizatorka ludowych potańcówek. Czekałam na ten strój ludowy, bo w zeszłym roku było ich trochę więcej. Ja zawsze myślę, że powinniśmy nagradzać taką wspaniałą odwagę artystyczną. Cieszę się, że pani tak pięknie się prezentuje tutaj wśród nas. Podoba się Państwu takie przywiązanie? Pani Paulino, podobno skrzypce to jest jeden z najtrudniejszych instrumentów na świecie, a dla Pani to za mało jeszcze, tak? Trzeba do tego dołożyć cały świat, dziecięcy, dorosły. No, skrzypce są dosyć trudnym instrumentem, ale jak się włoży do tego serce, można
To jest grupka ponad 40 dzieci, które uczą się gry tradycyjnej na skrzypcach, śpiewu. No i koncertujemy na razie lokalnie, ale myślę, że przed nami wspaniała droga. Gra tradycyjna, to znaczy? Proszę powiedzieć. Nie uczymy się z nut, uczymy się gry ze słuchu, więc jest troszeczkę może trudniej, ale myślę, że taka umiejętność gry ze słuchu jest bardzo ważna i przydatna. A teraz nagroda Karola Miarki i pan Krzysztof Nieścior. Pan Krzysztof Nieścior, założyciel i dyrektor Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Działacz społeczny, aktywnie zaangażowany w działania na rzecz ratowania materialnych świadectw historii na Śląsku Cieszyńskim. Twórca Ośrodka Edukacji Obronnej Garnizon w Cieszynie. Autor wielu artykułów oraz książek. Bardzo panu gratulujemy tego dzieła, bo naprawdę myślę, że znając co nieco oczywiście z historii, ale dzisiaj ta nazwa brzmi jakoś tak poważniej przez okoliczności, w jakich się znajdujemy. No i chciałam pana zapytać, co pan chce opowiedzieć ludziom odwiedzającym takie miejsce dzisiaj? Dobry wieczór państwu. W takim momencie uroczystości czasem się już wydaje, że już wszystko zostało powiedziane, ale ja chciałem tutaj dodać taki właśnie nasz tutaj smaczek cieszyński, związany właśnie tutaj ze Śląskiem Cieszyńskim. Tak, jak pani powiedziała, to muzeum jakby wzbudza zainteresowanie, dlaczego taka nazwa. Natomiast jest to taki jakby szyld, pod którym kryje się działalność wielu cieszyńskich społeczników, wielu osób zaangażowanych w ratowanie archiwaliów, pamiątek po historii najnowszej, jak się mówiło jeszcze w latach 90. Pamiętam, na historię XX wieku się mówiło historia najnowsza, no a teraz to już jest coraz dalsza historia, a te pamiątki i te po prostu rzeczy związane z naszymi przodkami znikały na Śląsku Cieszyńskim. No i właśnie pod szyldem Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich staramy się to polskie dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego, wkład naszych przodków, dziadków ratować, przekazywać dalej. Powiem państwu taką ciekawostkę, jakieś parę tygodni temu był taki u mnie zwiedzający i mówi tak, wie pan co, aż wstyd się przyznać. Ale chciałem się coś zapytać na temat swojego ojca. Oczywiście udało nam się w archiwach wcześniej odnaleźć jego biogram. I on mówi, powiedział taką rzecz, która dla nas wszystkich, myślę, jest takim jakby wspomnieniem naszych wszystkich przodków, które pani też tu bardzo ładnie wspomniała. Powiedział, wie pan co, on wieczorami ile razy siadał w kuchni i opowiadał. Teraz możemy sobie wspomnieć naszych właśnie przodków, bo pewnie w wielu rodzinach też takie sytuacje miała miejsce i wie pan, nikt go nie słuchał, bo każdy, a dziadek, a tata, przestań, bo to już było, minęło, a teraz wszystko bym dał, żeby chociaż 15 minut z nim porozmawiać. Także to jest taka właśnie jedna z aspektów właśnie naszej działalności tutaj na Śląsku Cieszyńskim Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Bardzo dziękuję, to wzruszająca puenta naszego spotkania.